gdybym miała zestaw do próbnikowania. To jest niesamowite. Nie przejdę! Rośliny zagradzają mi drogę! Dzięki. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Nie przedostanę się. Dzięki. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobiła. Nareszcie wyjście. Już myślałam, że się nigdy nie wydostanę. Dzięki za pomoc. Patrz, przełącznik serwera monitoringu. Dziwne, że jest tutaj tak daleko od wrót. Ktoś musiał nieźle się postarać, żeby podłączyć sieć aż tutaj. Dobra, przełączam. Triada! Szybko, schowajmy się! Nie wygląda groźnie. Z jakiegoś powodu twarz tego stworzenia wzbudza zaufanie. Wydziela w moim kierunku dziwne cząsteczki świetlne. Co to może być? Witaj. Jestem Milian. Rozumie profesor? Długi czas oczekiwałam. Wieczność oczekiwałam. Oczy zamknięte, lecz myśl wolna. Milian przychodzi od 112. On żywy. Miło profesor poznać. Rozumie? Ja też mówię ludzkim język. Ja ciebie przetłumaczę. Kim jesteś? Rozumiesz mnie?
Rozumiem cię bardzo dobrze, Lea. Mam na imię Milian. Należę do klanu Eliksir Życia, który jest częścią klanu mówców Tyriad. Choć inni spośród Tyriad uważają nas za Minoris Gentis, posiadamy cechy, których oni nie mają. Możemy usłyszeć ludzką mowę. Wiem, że trudno nas zrozumieć. Translator, który zaprojektowali twoi przyjaciele, jest wspaniały, ale tłumaczy tylko niewielką część zestawu setek feromonów, których używają mówcy Tyriad. Widzę, że twój translator nie posiada nawet feromonu Omega, który jest jednym z najważniejszych elementów naszego słownictwa. Feromon ten odwraca znaczenie i działanie wszystkich pozostałych feromonów. Koniecznie musisz go zdobyć. Można go uzyskać z roślin, które przechowują go w postaci gazowej w naturalnych bańkach. Te piękne stworzenia żyją w wysokiej puszczy. Proponuję, żebyś od razu poszukała. Obierz tę oto drogę. Proszę, poczekaj chwilę. Muszę ci o czymś powiedzieć. Wiesz, że nie spotkaliśmy się przypadkiem? Prawdę mówiąc, wysłał mnie 112. 112? Receptor numer 112? Ale jak to możliwe? Przecież on... 112 żyje. Czekał na ciebie przez te wszystkie lata i wybrał mnie, żebym przyprowadziła cię do niego. Musisz wyruszyć natychmiast. 112 oczekuje na ciebie w tajemnej jaskini. Przed tobą długa droga. Twoje pojednanie z nim i ze mną jest opisane prastarym proroctwem. Dzięki niemu powstanie trzecia rasa, która niczym więzy krwi i przymierza na zawsze zaprowadzi pokój między naszymi gatunkami. Proroctwo musi się spełnić w tejże jaskini, zwanej miejscem zgromadzenia. Ale jak dostać się do tej jaskini? Można tam przeszybować przez otchłań skrzydeł wiatru. Używamy jej do podróży na wielkie przestrzenie. Gdy znajdziesz otchłań, pomogę ci ją obudzić. Nie do końca rozumiem. Tak, to trochę skomplikowane. Niestety nie mam czasu, żeby wyjaśnić to w szczegółach. Musisz wiedzieć, że społeczność Tyriad przeżywa niepokój. Chyba największy w całej historii. Jest to ten czas, kiedy zgodnie z tradycją na tron musi wstąpić nowa królowa. Napięcia między klanami są ogromne, a mój klan, Eliksir Życia, cierpi z przyczyny wszystkich innych klanów. Najbardziej napastliwi są wojownicy Tyriad. Wiele razy nas napadali. Uważaj. Co się dzieje? Wartownicy. Zbliżają się. Odwrócę ich uwagę. Ale... Spotkamy się przy otchłani skrzydeł wiatru. Ale najpierw musisz znaleźć feromon Omega w wysokiej puszczy. Powodzenia! Daj mi chwilkę, żebym zaktualizowała zadania. Nie wiem, co mogę ci powiedzieć. Skoncentruj się.